Siema! Ahoj! Gdzie jedziemy? Jedziemy do mam! Się bawić tatuś! Belo z Elsą i z Belą, tak? Dzień dobry, dzisiaj was zabieramy na projekt Ślub do mam! Trzeci odcinek! To co, lecimy się bawić? Tak! Cześć! Nie! Chodź, jedziemy do mam, chodź! Poprosimy do garażu. Proszę pani, do garażu, do garażu. Czekamy na tatusia. Idzie pan młody. Kasę daj, a nie klucze. Klucze się daje. Tylko na klucze. Masz kasę? Widny jak mysz kościelna. Wszystko wyciągnęła. Wszystko. Wszystko to dopiero wyciągnie. Idziemy do mam. Mam! Laurka na rączkach, bo ma chory paluszek, prawda? O, w skarpetkach. I u tatusia, u swojego bohatera na rękach, prawda? Tak. Ja ciekawe, czy nas będzie słuchać, bo tak... Jeje! Ale wie! Na pewno będziecie słyszeć. Dzień dobry. Dzień dobry, zobacz. A kuku! A będziesz tam na szpilę? Kochani, ale mamusia teraz idzie na zabieg. Czemu? No bo muszę przyjść do tam. Beautiful. A może pójdziesz poskręcać śrubki? Co? Na dół. Let's go! Okej, i to zrobisz w takim przyspieszonym tempie. Chcesz być ojcem jeszcze? O. Chcesz? Nie, tego nie nagram, przy mam. Nie chcesz? Okej. Okay. Oczko. U nas w szkole się mówiło, masz cele jak kaczka z wesela. A mówiło się, uważ, masz śmiech jak świnia kaszel? Też? A gdzie jest wilk? Pamiętasz wilka? Nie pamiętam. Dzień dobry! To jest znowu ja! Oj, przydałoby się. Dzień dobry, Laurko. Jeszcze takie wielkie ciastko? A kto od niego się tam do środka wkłada? No tak. A? Dzisiaj zaczynamy trzeci zabieg depilacji laserowej. Marta, czy możesz powiedzieć, jakim sprzętem robimy zabieg laserowy? Ja pracuję na LightSheerze, jest to laser medyczny, laser diodowy. Czy trzeba być bardzo odpornym na ból? Nie, to taka przecież. Potwierdzam. A ile zabiegów trzeba wykonać, żeby osiągnąć cel? Zawsze sugeruję serię 5 zabiegów w odstępach 2-miesięcznych. Oczywiście jest to bardzo kwestia indywidualna, bo zdarzają się przypadki, gdzie już po 3 zabiegach nie ma potrzeby powtarzania, a też czasem jest potrzeba 6-7 zabiegu, ale to już są większe odstępy i to są raczej pojedyncze włosy. No i też również trzeba o tym pamiętać, że ten zabieg nie jest na całe życie, ale też nigdy już 100% włosów nie odrasta. Odrasta nam jakieś 10-15% owłosienia, więc warto robić sobie po prostu jakieś zabiegi przypominając o sobie. Zaczynamy! Więc powtarzamy to raz do roku, tak? Jeden zabieg? Raz do roku, raz na 2 lata, to jest bardzo kwestia indywidualna. Czy lepiej usuwają się włoski ciemne czy jaśniejsze? Ciemne, ciemne. Białych włosów w ogóle nie łapie. Niestety one będą odrastały dużo wolniej, więc będzie wrażenie, że może zadziałało na karnety włoski, ale niestety one i tak odrosną na czasie. Im ciemniejszy włos, jaśniejsza skóra, tym lepsze efekty. Czy jest jakiś specjalny, jest specjalna pora roku, w której powinno się robić, w której nie powinno się robić? Nie jest to uzależnione od pory roku, tylko uzależnione od opalania.
Czyli po zabiegu nie możemy wystawiać danego miejsca na słońce przez 2 tygodnie. Jakże też nie powinniśmy robić tych zabiegów zaraz po opalaniu. Więc jeżeli planujemy serię zabiegów, to najlepiej jest zacząć wrzesień, październik i wtedy skończyć przed latem. Śmierdzi palonym kurczakiem. Który nie widzę. Jeżeli chodzi o wąsik, to taka sama częstotliwość zabiegów, większość zabiegów? Wąsik jest trudnym tematem, ponieważ z reguły te włoski na wąsiku to jest smeszek. Więc taki meszek ciężko całkowicie usunąć, on też będzie nam odrastał. Ale panie wolą przychodzić raz na jakiś czas na laser i zrobić meszek, który będzie wolniej odrastał, niż włos. Panowie również powinni to robić, prawda? Te zabiegi wykonywać. Oczywiście. Dla samej higieny i komfortu. Oczywiście, mamy tutaj pana. Próbuję namówić mojego pana młodego. Oni są innej wrażliwości na włos. Dokładnie. A jaka jest pielęgnacja po zabiegu? Po zabiegu. Skóra będzie wrażliwsza, więc nie należy jej trzeć, pocierać. Nie możemy peelingować sobie przez okres 2 tygodni. Oczywiście nie wystawiać na promienie słoneczne, czy też solarium. Do 48 godzin nie zaleca się korzystanie z sauny oraz basenów. I jeżeli tą skórę mamy wrażliwą, zalecam smarowanie tego miejsca alantanem, albo bepantenem, pentanolem, czymś takim na, no właśnie, na wrażliwą skórę. Każda matka ma to w domu. Tak, a po jakim czasie wypadają włoski? Z okolicy bikini i pach nawet po 10-14 dniach widać efekty, na nogach po miesiącu. Czy są jakieś przeciwwskazania do tego zabiegu? Są oczywiście przeciwwskazania względne i bezwzględne. Względnym przeciwwskazaniem będzie na przykład choroba tarczycy, tak? Bo teraz prawie każdy ma problem z tarczycą, można te zabiegi wykonywać. Ale bezwzględnym przeciwwskazaniem będą choroby nowotworowe, ciąża, w zasadzie przyjmowanie retinoidów. A jakie są koszta tego zabiegu? Koszta zabiegu moim zdaniem nie są wysokie. Depilacja pach kosztuje u nas 199 zł. Jest to koszt, który się ponosi przez pierwsze 3 zabiegi, tak? Każdy jest 199. Od 4. zabiegu jest 50% rabatu. Szczerze mówiąc, to w podobnej cenie jest wosk, który robisz co miesiąc, tak? Te zabiegi się skończą, a depilacja woskiem trwa. Czy karmienie piersią jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu? To jest bardzo częste pytanie. Nie jest to przeciwwskazanie bezwzględnym, więc ja jak najbardziej wykonuję zabiegi, kiedy panie karmią piersią. A, widzicie, dziewczyny? Możecie przejść. A teraz zapraszamy was na drugi zabieg pH formuły. Piekło, oj piekło. Jezus, no ja jestem zakochana, ja mogę mieć ten zabieg codziennie. Jestem niepowzięta. Jestem glutem. Czekaj, nie rób kupić mi, bo ci wleci glut do oka. I jak? Fajna panna młoda? I po! I po! Ja jestem zadowolona. Gdzie idziemy? Na siłownię. Siema, ahoj! Dzisiaj będziemy was witać w drugim odcinku siłowni. Dokładnie. Nasz nowy domownik, bo jak już wiecie, mamy nowego domownika. Został w domu, w klatce, a my jedziemy. Do sklepu. I kup mi odpowiednią gumę i wodę. Gumę już masz? Bo żryż? A co, ja mam jedną żryć przez 2 godziny? Jak? Ekonomia. Ekologia. O, ekologia. A wodę się kupi na miejscu. No, nie to... ma czasu, bo i tak się już spóźnieni. To jedziemy. Dzień dobry.
dobry, wiosna, dzień dobry, lato, bo chyba wiosny już w ogóle nie będzie. Chyba już nie mamy w ogóle wiosny. Lato! A do lata robimy formę, prawda? Późno, dość późno, ale robimy. Co robimy? Pracujemy i ćwiczymy. Tak jest, jedziemy. Jak było? Spociłam się. Rozgrzewka sama. Jedziemy dalej. To jest nasza modyfikacja ćwiczeń na brzuchy. I nie ma wymówki, że nie można. Można, o ile jest zdrowy. Dawaj, dawaj, dawaj. To jest moje ulubione ćwiczenie, ruszanie biodrami. I my po siłowni. Czuję się zajebiście. Oh yeah. Wykupiam karnet. Wykupiam? Wykupujemy karnet. Drugie śniadanie po siłowni. No ja super, a ty? Bułki z parówką. Słuchajcie, mam jedną refleksję. Powiedzcie mi, dlaczego laski na siłowni, zwłaszcza w szatni, to takie dziury. Są tak niemiłe względem siebie. Ani się nie uśmiechną, ani dzień dobry, ani pocałuj się w dupę. Nic. Kompletnie. Uśmiechniesz się do jakiejś dziewczyny, to mają cię kazać w olongo, o co tej lasce chodzi, tak? Więc ja już na pewno mam reputację taką, że ja dziwna baba. Lepiej. No ale w tym temacie trzeba. Nie. Laski na siłowni, bądźcie, nie wiem, względem siebie, w ogóle wszędzie, ale zwłaszcza na siłowni. Wsparciem, nie wiem, radością, ja pierdzielę, no ćwiczmy razem, a nie każda patrzy, jaki tam ma zarąbiasty tyłek, a tej jeszcze dużo brakuje, tak? Po prostu wsparcia trochę, szacunku, zrozumienia, nie wiem. Amen.